od 10 w weekend na Łodziance. Czy to jest styl życia, bo mamy godzinę prawie, zerkam szybko na zegarek, 16, czy no to już jest jakieś wariactwo? No nie, no tu przede wszystkim nie od 10, no bo zdecydowanie wcześniej, bo mecze się zaczynają o 10, a sztaby gdzieś się zbierają wcześniej, więc tak, no na pewno jest to pewien styl życia, jest to praca, którą jako trener kocham, którą wykonuję co weekend. Była możliwość w tym tygodniu, że albo będę cały dzień w rozjazdach, czyli wyjazd z Celiotu 17 do Białegostoku, albo tutaj no mecze, było tyle meczy domowych, że no jednak zdecydowaliśmy się, że będę na tych meczach domowych. Jak sobie w taki jesienny, deszczowy dzień na Łodziance poradzić? Ile herbat, ile kaw, ile warstw ciuchów jest potrzebnych do tego, no żeby ten maraton spotkań, no bo U19, później drużyny trampkarzy, teraz te młodsze roczniki, po prostu przetrwać? Wystarczy się ciepło ubrać, pomiędzy, jak jest możliwość, jakaś ciepła kawa, herbata, coś zawsze w kuchni jest dostępne, więc spokojnie można dać radę, nie jest jeszcze tak źle, w zimę bywa gorzej. Mówisz, że o właśnie, zima zbliża się wielkimi krokami, czy to znaczy, że też no, niektóre roczniki już będą kończyły swoją przygodę, ale są takie, które naprawdę długo tę pierwszą część sezonu będą rozgrywać, to znaczy, że trzeba jakieś specjalne przygotowania poczynić, żeby, nie wiem, dostosować infrastrukturę, żeby zawodnicy też byli lepiej przygotowani na tę mroźną aurę. No, infrastrukturę na pewno gdzieś trzeba zawsze przygotować, czy tak jak jest teraz pora jesienna, żeby gdzieś tutaj w polu karnym nie było liści, czy jeżeli chodzi o piłkarzy, no to myślę, że nie, no bo gdzieś tam cały czas pracują z mikrocyklu na mikrocykl, ten organizm jest w stanie się przystosować do tego. Dobra, co tam rozstawiłeś? My tu gadu gadu, a to jest ważne. No tak, no nagranie meczu U13. Widzę Łódź kontra KKS Koluszki. Spotkanie lidera z wiceliderem. Także nagrywamy. Veo rozładowane i radzimy sobie Panasoniki. No też właśnie, ten system Veo super inteligentny. Ona śledzi piłkę, sama się obraca. Ekstra sprawa, ale wracamy do korzeni. Wracamy, no ze względu na to, że już dzisiejsze spotkania były nagrywane Veo. Nie wiem, czy dwa, czy trzy spotkania, ale no też kamera ma swoją baterię i jej żywotność i po prostu nie wystarczyło na kolejny mecz. I w ramach rozwiązania alternatywnego wracamy do korzeni. No to teraz jedno szybkie pytanie. Są trenerzy w akademii, nie wiem, asystenci, są generalnie pracownicy tutaj przy Małachowskiego, którzy boją się tu wejść? Są. Zdarzają się osoby z lękiem wysokości, którzy no, dostają małego stracha wchodząc tutaj. No nie ma co się dziwić, nie jest zawsze tutaj, w szczególności kiedy pada deszcz czy śliskie poręcze, trzeba uważać, ale dajemy radę. No, jest potrzeba, to musi być rozwiązanie. Schodzisz do nas? Teraz? No nie wiem, będziesz raczej stał za kamerą cały mecz? No raczej tak. A, aura nie sprzyja. W przerwie zejdę. Aura nie sprzyja, powodzenia. Powodzenia. Chłopaki, najpierw statystyki strzałów, celne, niecelne, zablokowane. Jest, jeśli chodzi o celność, to jest w miarę nieźle tutaj, natomiast to się wszystko rozpoczęło później, chłopaki. My to chcemy od początku. Drugą połowę, jak wejdziemy, to od razu, chłopaki, szukajmy tych strzałów, zwłaszcza jeżeli tu są jakieś przebitki pod ich bramką, musi to się zamknąć. Po rzutach rożnych często takie sytuacje mają miejsce. Jeśli tutaj gdzieś ta piłka nam ląduje na przedpole, to już tam nie potrzeba poprawiać. Lepiej oddajmy z tego strzał, niż mamy narazić się tutaj na kontrę. Zachowanie dziewiątki. Kursik, to czego oczekujemy od Ciebie, jak mamy piłkę gdzieś tam u środkowych pomocników, to nie jest schodzenie tutaj do... Gdzie jest kursik? Tu. Kursik. Nie tutaj schodzenie do bazy 2, tylko dajesz nam wysokość jako dziewiątka i jeśli piłka jest u skrzydłowego albo u ósemki po jednej stronie, tak, niech będzie, że tutaj ma skrzydłowy, dajesz opcję,
po tej stronie i zwalnia nam się tutaj miejsce, w które może wejść przeciwległe skrzydło. Kursik, więcej w linii z obrońcami i więcej mobilności po szerokości boiska. Druga rzecz, chłopaki, czysto taka techniczna, podanie na właściwą nogę. To dotyczy już od początku, od samego bramkarza, poprzez obrońców i do góry. Jeżeli mamy tutaj otwarcie, nie mamy presji, albo presja jest tak naprawdę jednego zawodnika, to dajmy na właściwą nogę do bramkarza. Bramkarz niech da na właściwą nogę tutaj do zawodnika, ok? Bo tego troszkę brakowało. Te podania chcemy, żeby były dokładniejsze i przyjemne od razu do przyjęcia w przestrzeń. I chłopaki, ostatnia uwaga z mojej strony. Bardzo dobrze wygląda, chłopaki, to, że odczytujecie, kiedy jest przewaga. Zmieniacie tą stronę, szukacie obrońców, jeśli nie ma wolnego obrońcy, szukacie bramkarza. To mi się, chłopaki, bardzo podoba i to chcemy utrzymać. I na samym początku tutaj, jeśli chodzi o budowanie, i dalej tutaj, gdzie tworzymy sobie szansę, przeciwnik broni nisko, tak, nie zostawia nam za bardzo przestrzeni. Szukacie sobie tych dziur, chłopaki, i to bardzo mi się podoba. Okay? Jeśli chodzi o zmiany, za Zizu wchodzi Wojtek, za Macia, przepraszam, nie, za Tomka wchodzi Forti i za Jogera wchodzi Jerry. Reszta na razie bez zmian. Od razu skorzystamy, że schodzisz w kierunku ławki. Jasne. W przerwie zmiany bramkarzy jest potrzebna dodatkowa rozgrzewka, to oznacza, że tylko tak można zawodnika wprowadzić do gry między słupki? Myślę, że jest to najprostszy sposób po prostu, ponieważ no tak jak pogoda po prostu pokazuje, nie jest to najcieplejszy okres. Myślę, że niekomfortowo by się grało im po prostu w takich warunkach, stąd taka rozgrzewka po prostu przed wejściem na boisko zawsze. W trakcie meczu możemy zobaczyć właściwie cały sztab, no prawie cały sztab, poza pierwszym trenerem drużyny, siedzący gdzieś pełny old school, długopisy, kartki papieru, notowanie. Co tam się właściwie dzieje? To są akurat notatki, które są dla pierwszego trenera. Zajmują się tym różne osoby. Akurat trenerzy, bramkarzy często właśnie mają taką rolę dosyć poboczną. Obserwują bardzo mocno, stąd też przejmujemy czasami te czynności. No i liczymy bazy oraz strzały celne, niecelne, zablokowane. To wszystko jest po to, żeby dać jak najlepszy obraz tego, co się dzieje na boisku, pierwszemu trenerowi, żeby mógł podjąć jak najlepsze decyzje po prostu w trakcie przerwy i cały czas nimi manipulować. W trakcie spotkań różnych drużyn Akademii Widzewa ja słyszę wyraz baza odmieniany przez wszystkie przypadki. O co właściwie chodzi? Bazy to jest nasz magiczny sposób. Ciężko mi też będzie odpowiedzieć na to pytanie, tak szczerze, bo to jest po prostu nasza metodyka, której się trzymamy. Gdzieś wszyscy wiedzą, o co chodzi, a z zewnątrz niekoniecznie. I chyba to jest właśnie cała ta magia tych baz, gdzie po prostu je liczymy. Jest to zdobywanie podań po prostu za linię obrony, ale no jest to cięższa, merytoryczna po prostu rozmowa. Już nie trujemy, wracaj do liczenia. Dobra, dzięki wielkie.